Cześć wam dzisiaj jest widzu wizualni witam was w grze, która nazywa się Reverse 1999. W serii o tym samym tytule i to będzie krótki, rozbity odcinek, bo jest dość późna godzina, jestem średnio przytomny i kapnąłem się, że na jutro czyli na dzisiaj nic nie mam, a jest parę rzeczy, o których chciałem wspomnieć. Właściwie jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć dwie, dwie rzeczy, dwie rzeczy, nie, trzy, trzy rzeczy! E, jedna rzecz, dwie. rzeczy... Kilka rzeczy, o których chciałem wspomnieć przy okazji Reversa 1999, więc tak, poszedłem troszeczkę bardziej do przodu jeżeli chodzi o Nightmare at the Lake A Nightmare at the Lake i zacząłem się chyba na dziesiątej mapce, bo Tutaj nie jestem w stanie sprawić tych badziewi wystarczająco szybko. Pozdobywałem troszkę więcej surowców, pokombinowałem, i nawet lecąc ręcznie, nie jestem w stanie wykręcić wystarczająco dużych obrażeń. A co dopiero, dobić się tam do 20 poziomu, czy który tam jest, żeby tak, jest 10 na 20. Nie mam pojęcia, jak się dostać dalej. I tutaj, special week. Aha, aha. Już czuję, jak go powącham. Nie, ten event jest jednak za trudny dla moich niezrobionych postaci. Dajcie znać, gdzie się tam najdalej wbiliście. Ja na 9 był... miałem problemy. Dało się zrobić ręcznie, przeskoczyłem na 10 i na 10 utknąłem tu mnie biją tą, tam się, ciągle regenerujące się ptactwo, którego nie jestem w stanie zajechać wystarczająco szybko. To jest jedno. Druga rzecz, jaka się podziała, też w sumie jest chyba z tym związana. Mm, tutaj mamy taki bajer, że jak się wskoczy, one flew over the old house, poddałem się, stwierdziłem, że nie będę kminił i szukał sam, bo zostało już niewiele dni, 12 dni, a w moim tempie robienia tego nie udało mi się znaleźć żadnej dodatkowej rzeczy, nie rozgryzłem żadnej podpowiedzi, chociaż niektóre były takie na czuja, to znaczy to rozgryzłem jakby sam. Że tu trzeba swejlować wszystko i nie zdać egzaminów, i tak dalej, 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 dalej. Co oznacza, że poszedłem na internecie, poszukałem różnych poradników i jest po prostu rozpisane, co, gdzie trzeba, jak zrobić i które tam zbostować, żeby mieć zrobione. Więc Jezus się poddał, nie zrobił tego sam. Za mało czasu na to miałem na eksperymentowanie, a teraz jestem już tym zbyt zmęczony, żeby eksperymentować dalej. To, to wszystko przez te bonusowe nagrywkę. Mam nadzieję, że odbieraliście darmówki z Epika. Jak nie, no to w tym tygodniu do końca, czyli do 11.00 on na tej zasadzie jest jeszcze mało. Marvel's The Guardians of the Galaxy, więc zapraszam na to. To jest świetna gierka do przygarnięcia i pamiętajcie o tego kreatora wizu Epic, z którym teraz jest zamieszanie, więc żeby było zabawniej, siedziałem dzisiaj pół dnia na linii z Epiciem, naprawiając tam jakieś dramy, które się porobiły, więc troszkę zaskok, troszkę zaskok. Tu się nie pokończyło, myślałem, że mam troszkę... Aha, dwa dni na to zostało, dobra, więc tu jest dużo tych... Sporo maili przyszło, sporo rzeczy, więc jeżeli zaglądacie nieregularnie, no to czeka na was parę rzeczy, o tym przypominam i jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, a tą rzeczą jest Good Smile Company czy ludzie stojący za nendoroidami robią nendoroidki do Reversa. Pierwsza jest oczywiście sonetą. Jestem zachwycony, to jest cudne. Muszę się przyjrzeć, ile to będzie kosztowało i czy u nas będzie dało radę to na spokojnie złapać, bo nendoroidki to jest mój ulubiony typ tych, tych figureczek do kolekcjonowania. To jest jedyne, co ja sobie jestem w stanie z czystym sumieniem stawiać na półce, bo totalnie jestem fan, antyfanem fankopów. Funko-popy mnie nie ruszają, wręcz nie podobają mi się, a rynek jest nim zelany. Jeżeli o to chodzi, to mam wrażenie, że w to jest włożone dużo więcej serducha, pomysłowości i no, ten design jest wyczupisty na tych postaciach, które są, więc ten jest przekozacki. Nie wiem, czy oni coś tam jeszcze dorzucili z rewersa. Wręcz jestem przekonany, że nic rewersowego się nie pojawiało, ale jak to mi wyskoczyło na głowę, górę... o... Nawet nie wiem z czego to jest, ale design jest cudne. Więc jest kilka fajnych rzeczy, jest kilka fajnych rzeczy, ale nie ma tego, co by mnie najbardziej interesowało, czyli rzeczy z Gershina. No i te rewersowe. O, to kojarzę, to jest z tego Kaguya sama, coś tam, Love is War chyba jakoś tak. I jeszcze jakby z Doro było. O! Ojej, ojej ojej. U, u. Ja nie mogę takich rzeczy przeglądać ludzie. Ja na to jestem w stanie zmarnować zbyt duże ilości hajsu, którego nie posiadam na zmarnowanie. No Genesis, Evangelion. O oh, i jest soneto, czyli soneto, jeżeli była pierwsza, to nie ma. O oh, jest tomo, tomo jest Dobra, trzeba będzie pójść zobaczyć, ile to kosztuje. Trzeba będzie pójść zobaczyć, ile to kosztuje. Więc to, tak jak obiecywałem, ludziska jest krótki odcinek. Tyle, mniej lub bardziej na dzisiaj podzieliłem się sonetą. Ona będzie w linkach z YouTube'a wrzucona tam, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zaglądajcie na Discorda. Tam będzie informacja, co, gdzie i jak. No i dajcie znać, czy A Nate ma at Green Lake, czy macie zrobione ten One Flew Over The Old House już całe, czy, czy wam się chciało. A druga rzecz, czy uda wam się tutaj przebić gdzieś dalej. Nie miałem ostatnio czasu i siły posiedzieć i dopieścić swoich postaci albo pod Kręcić jakoś bildy, ale na ten moment przegrywam z tym tytułem i to przegrywam bardzo. Troszkę szkoda, spodziewałem się, że w tych pierwszych eventach uda mi się szarpnąć więcej, no ale jest jak jest, więc korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Jesteście osom. Awesome. Lisi Magowie, wasza magia jest potężna. Lisi arcy magowie, wasza magia jest potężna. Jesteście arcy osom. Lisi twitter, raczej jesteście twitter potężni. Wasza magia jest twitter osom. Odwrotnie. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Więc życzę Wam Jego Dnia, dobrego Świetnych sześciogwiastkowych postaci, i niech. Że Wam się przyjemnie ciągnie. Miłego do następnego. Jaj! Hmm, a może jest to związane z dodaniem opcji auto? Może to mnie tak rozbija, że byłem w stanie się skupić na innych rzeczach i trochę przysypał kurz ten tytuł. Dobra, trzeba spalić rezynę.